Siemanko, Juska, jesteś Cinemat i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17 Mini Farm sezonu 4. No i dzisiaj co nam dawał jest ze mną sąsiad Borat. Siema. No i w dzisiejszym odcinku, jak widać, tutaj sąsiad wyciągnął ciężki sprzęt. No i ruszamy na żniwa. Sąsiad uznał, znaczy ja w sumie zadzwoniłem do sąsiada, spytałem się, czy by mnie nie skosił. I on uznał, że mi skosi, powiedział mi, że to na walkie-talkie zadzwoniliśmy, bo nas tam na telefonie stacjonarną nie stać. Tutaj jakieś kable idą, ale to nie działa, bo tutaj opuszczono. Ja tam ogarniam taką radiostację, znalazłem drugowojenną. W Rakce 34 był i spróbujemy zrobić bezpośrednią linię, ale to jeszcze trochę zajmie. Takie walkie-talkie. Postaram się ściągnąć i od cyganów. Nie wiem, poszukuję. Części trochę brakuje do tego radia, ale spoko. No i fajnie, sąsiad, dobra, ja tutaj ci przyszykuję sprzęt. Dlatego na razie musimy operować na tym chińskim walkie-talkie, potem będziemy mieli rosyjskiego funkena, to dopiero będzie. Mówisz, sąsiad. Dobra, to odpalamy. Ja ci tam postawię przyczepę i potem pobiegnę szybko, jeszcze wezmę 55 i zabiorę się za prasowanie. Czy wszystko jest ok? Bodajże tak. Czy dobry mamy bieg? Mamy dobry bieg, dobra. To ja już tam ruszam. No tak. Wiesz, które, nie? No a to o dziwo, że sąsiad. Bo wiecie, na początku zasada jest taka, że najpierw się kości u siebie, a później się robi usługi. A sąsiad uznał, nie wiem czy jaką tutaj sąsiad tutaj filozofię prowadzi, ale ja zadzwoniłem i mówię, no dobra, nie ma na sprawy. Na moje trochę zawilgotne jeszcze mam te. Na moim okay, polu, dobrze. U ciebie już można. Jak tam sobie chcesz, no mój jęczmień sobie skosimy. O, już jedzie. Mój jeszcze jest zawilgotny. Pamiętaj, że ja silosa nie mam, to muszę dbać o to, co zwożę. No w sumie ja mam tego bina, ale wiesz, on to tam tak trochę zgrzypi. Coś tam niby działa. Coś tam w nim dzwoni, ale nie wiadomo dokładnie, z której części zgrzypi. Dobra. Wyjeżdżamy w prawo. Sąsiad, widzę, przeszkodę wymanewrował. Ciężko to idzie. Tą maszynerią. Nieprzyczajony jestem, kiedyś to miałem tylko wistule. Potem doszła do. Teraz Zuni dali klasa dominatora. Wersja z ABC, czyli absolutny brak czegokolwiek. Wistula to był absolutny brak czegokolwiek. A co tutaj już klimatronika dali? Tam nie było kabiny. Coś tam jest, jakieś okrzywanko. Sąsiad nie w tą stronę. W prawo. Jak nie w tą, jak to. A, czekajcie, ja nie mam wyjazdy. Muszę się wyrobić jakoś. Ło! No pamiętaj, że ci zachodzi tył. I to jest sporo. Po jakimś krzaczku przejechałem, ale nie, wszystko jest w porządku, okej. Okay. Robimy się. To nie mój kombajn, więc nie muszę się martwić. Gorzej, że teraz jesteś bardzo blisko mojego pola. Nie, wiesz co. Myślałem, że zależy ci na tym krzaczku. Nie, ten krzaczek mi też przeszkadza czasami przy wyjeździe. No i jesteśmy na się, czy zachycę? A, zachycę, trzeba się cofnąć. No i... Będziesz musiał potem znaleźć jakąś fajną miejscówkę na ten. Nie pojedziesz mi na sprzęgle? O, ty. No to dam sobie zacząć kosić, ja sobie tutaj poradzę. O, teraz na sprzęgle się chciał toczyć, a przedtem to nie. No i też bym tego krzaczka zachwycił. No, teraz przeszło elegancko. Dobra, wyrobiłem się. Następny no dobra. Zakręt. No, przy okazji... Chyba będę musiał to jakoś podzielić, bo... No, możesz sobie podzielić, jak ci wygodniej. No, obręb to trochę średnio mi poszło.
Dobra, sobie tutaj zostawię ci na prosty, modele trochę od wyjazdu, bo wyjazd mi będzie potrzebny. W sumie to i tak źle trochę zrobiłem, ale dobra. Zostawię, wiesz gdzie masz traktor z przyczepą, burty nie zakładamy, bo zwyczajnie jeszcze nie ma, trzeba będzie dorobić jakieś dechy, to będzie można założyć. No. No i tak przy okazji zademonstrujemy wam tutaj, proszę bardzo. Byłem u takiego specjalisty Bartosza i on nam tutaj założył takie oto pasiory, znaczy dorobił nam możliwość zakładania więcej tych pasiorów, tutaj mamy więcej tego niż było. No. A sąsiad sobie kosi. Znaczy... No. Tobie koszę. Tak, dokładnie. Bo ty biedaku nie masz. No nie mam, ale będę może miał. Zobaczymy. Jak Unia z tymi dotacjami. Dobra, no i teraz co ja szybko podlecę. Pieniądze w skarpetce wyszły. Tak, ale teraz sobie wszystko na szybko podlecę. Ale jeszcze nie po 55, ale o pewną niespodziankę. Podlecę. I będzie fajnie. Bo muszę ją znaleźć. Czekaj, gdzie ja żem? Bo ja żem przed sąsiadem schował, tylko gdzie ja? Wiem, że gdzieś z tyłu. Pewnie między o, sąsiad! A. No, klas ciśnie. O, proszę bardzo, jakie maskowanie, proszę bardzo, tutaj za ostatnie za skórniaki, które jeszcze wygrzebałem spod paneli. Zakupiłem sobie taką zabaweczkę. I teraz idziemy strzelić sąsiada. Tylko niech się tutaj rozgrzeje. Dobra, no i możemy startować. Idziemy straszyć sąsiada. Proszę bardzo, jak elegancko. Dobra. Wszystko to inaczej. Wszystko widać, sąsiad. Gdzie ty tam latasz? Tym helikopterkiem, czy co tam jest? No widzisz, musiałem przed tobą schować, bo jakbyś odkrył to przede mną, że w sumie, no ja już to pierwszy miałem, ale... Jakbyś to odkrył. No, a widzę. Co tak? Samolot? Czekaj, bo drzewo. Nie, to... Dron. Matiego. A jest, proszę bardzo, tutaj nagrywamy sąsiada. Nie wędrzni w linię wysokiego napięcia. Nie ma tu takiej. Pieniędzy. Gdzie są takie? Nie ma tu żadnej linii. Zresztą to nie jest prawdziwy DJ Phantom, to jest chińska kopia kupiona u cyganów. Widziałem tą transakcję, nie wierzcie w ani jedno jego słowo. To tylko naklejki takie, tak. To jest wszystko, to jest ten. Xiaomi. Czy to co tam miało? Konkurencja. Xiaomi w dodatku kradzione przez. O, widzę, sąsiad, nie szanujesz tego. Podwozia w tym klasie. I panie, teraz, tu jest podwozie jak w czołgu. Drzewko jak w ruskim czołgu. No nie, no drzewko jak tego Gulfa staranowa. No sąsiad leć, bo i baterii szkoda. Zaraz mi padnie. Jadę. Dobra, pora trochę wyrównać. Ten bałagan. No i elegancko. Silniczek. Jeden silniczek był wymieniony. Dlatego tak głośno słychać, bo jeden silniczek wsadzili specjalnie z tego. Z wiertarki starej. No nie mieli innego. Nie narzekaj, dobrze jest. Tylko jedno śmigło. Nie chcę, czy kamera nagrywa. Tak, dokładnie. GoPro podpięte. Chyba sąsiad działa tutaj. To może być nawet śmigłowczyk, tylko żeby ten... Kamerę miał dobrą. No. Chyba wiesz co, nie rozjedziesz mi tego? Nie rozjedziesz mi tego jak zostawię na polu? Znaczy... Nie zmucisz w sumie? Zależy gdzie zostawisz. No... Nie, spokojnie, nie będę się bawił w wykaszarkę. Zostawię go gdzieś tutaj, pod drzewem, o. Że jak go dobicie przyjdzie, to żeby nie było nic widać. Hopsa. No to uważaj po tym jak będziesz balował, bo nie chcę, żeby on skończył w środku. Spokojnie, sąsiad, dobra. Magicznie się teleportowałem, okej. Już zapełniłeś się? Czy widzę, że się coś nie może zdecydować? Czy gościć, czy nie? Nie, nie, problemy hydrauliczne. Jak to sobie chcesz? Dobra, to teraz pobiegnę szybko po 55. I... No i zobaczymy, jak nam to szybko pójdzie. No, mam nadzieję, że tam chociaż będzie z jeden kombajn wysypie. Ile ty tam masz pojemności w tym klasie? Zobacz tam za siebie, czy tam w okienku coś widać. Chyba 4500. 4,5 tony? No. To będę zadowolony, jak tyle wysypiemy z tego pola.
Więcej chyba mam pszenicy niż samego jęczmienia. No, ale taka kolej rzeczy, jęczmień dojrzał pierwszy, więc trzeba się zobaczyć w pierwszej kolejności za jęczmień. U sąsiada za wilgotno, tak, to sam ujął, więc uznał, że... Równie dobrze mogę na kimś ciebie. Jednak 4600 wyszło. 4600. I już jesteś pełny, tak? Tak. O kurde, to będzie więcej niż się spodziewałem. Ja myślałem, że to z całego pola tyle będzie, a tutaj... A tutaj widzę, że... Z połówki chyba nawet, nie całej, tak? O kurde. Bo podjechać ci tam, ten? Zobacz, czy sobie tam poradzisz. Teraz sobie tutaj odwinę w lewo, z takiej strony, że tam na przejeździe stoi 30, a tutaj sobie mogę na wprost idealnie wjechać. No właśnie. O, widzę, sąsiad już drona. Zostaw mojego drona! Zostaw tą wiertarkę! Kupisz se Boscha w tym. W komputerniku. To jest takie bardzo fajne tylko. Widzicie? Tak, tak się robi. Sąsiad se może naskoczyć. Bo sąsiad nie wys... Ale nie tnie mi trawy. Sąsiad nie potrafi tym latać, haha, bo sąsiad jest głupi. Zabrałeś pilota. Ja to zrobiłem na kablach wszystko. Okej, tłumacz sobie jak to sobie chcesz. Wiemy, że w tobie jest cygańska krew i... Ale musisz odjechać kombajnem, bo jak tak stanąłeś, to ja cię nie wysypię. Odjeźdź trochę i odbij w prawo. Ale drona byś zgasił, no człowieku, szkoda baterii. Nie dość, że tutaj jeszcze jakąś trawę mieli. To jeszcze żeś go kurczę nie zgasił. No patrz, jeszcze, patrz, już go tylko dotknąłem, już od razu odskoczył. Coś ty mu robił? Podjeżdżaj no tu uważnie. Bo ci go pomierę tego drona. O mnie się nie martw. No. Będzie git, sąsiad? No nie, nie sypie się. No to przed chwilą się sypało. To wyłączaj pompę. No to ty żeś się źle ustawił, musiałem wyłączyć. Podjedź tak, żebym w lusterku widział, że jest dobrze. No bo dobra, czekaj, ja zacznę poprawiać, jak ty nie możesz. W które ty lusterko patrzysz, bo jak patrzysz w prawe, to się nigdy nie ustawimy. Patrzę w lewe. Stójże. No dobra, sąsiad, widzę, dobra, pompa jest. Tam no. Ślimak, żmik, a co to tam masz? Co to tam masz za technologię? Korbkę. Może być. Napęd na chomika. O kurde, trzeba podjechać, sąsiad, co nie gadasz? Może masz obroty, żebym przeciążył. Wozu ci nie wywróci. No nie, ale żeby się nie przesypało. Wszystko, sąsiad? Nie, zostało mi 99 kg. O kurde, to widzę, że w tym roku będzie obfite. To sobie chyba zrobię remont obydwu ciągników naraz na zimę. Jak widzę, że tak grubo sypie. A może tu jest jaka dobra ziemia, bo tam blisko wody jest, blisko rzeki, to może temu tak fajnie tutaj. No nie wiem, ja się w takim razie myślałem, że sobie zaczniesz sobie prasować. Albo żeś gnojową sypał ile wlezie. O, to też. Dobra. Wieczorami i rankami. Powoli, bo się wysypie. Tak, żeby cała wieś czuła. Kurde, to ja myślę, jakbym wiedział, to bym burty zrobił przed sezonem. O, nie do tyłu, spokojnie. Aż tak, że jeszcze nie jest. No, nie zachwycę, teraz zobacz, kosypka przeszło. No, tam też przeszło, no i gitara. Jedziemy teraz wysypać. Wina zostawiam na pszenicę, bo tam jeszcze zostało trochę pszenicy. Więc nie czyściłem go też, dlatego wysypiemy sobie jęczmień w wolne miejsce, tam po lewej stronie. Ten też się trzeba będzie kiedyś zająć, ale teraz najważniejsze są żniwa. Potem się zajmiemy całą resztą. Aha. Będzie wszystko zrobione.
Może się nudzić człowiekowi, tak wtedy się zrobi. Okej. Tylko teraz wiecie, ja się od razu ustawię, żeby jechać w tą stronę, żeby do wyjazdu. Teraz to jest pytanie, jak ja tam mam pozakładany ten siłownik, czy on mi dobrze to będzie kiprować. Ohoho, powoli. No, otwieramy sobie. Teraz posłowałby tutaj zawinąć, a to nie wiem, czy trochę nie za blisko podjechał. Trochę się cofnę dla bezpieczeństwa. A może nie dla bezpieczeństwa, tylko dla wygody. I teraz możemy. O, co tu się dzieje? Co to za magia? No, no, teraz się powinno przejść. Okej. Jeszcze trochę. No, bo z mojego punktu wygląda na to, że było. No, jeszcze podjadę te kilka centymetrów, żeby tam się nie wysypało na przejazd. Dobra, reszta będziemy podgarniać łopatą. Dobra, chyba jest okej. Okej, spróbujmy wyładować. O. Dobra, udało się. Zapewne trochę inaczej sypie niż ja to zaplanowałem. Wysypałeś? Wysypałeś. No i ładnie. Składaj się. O. Tak, to jest dobra. Trochę się wysypało za bardzo pod koła. Ale to było do przewidzenia. Dobra, szybko sobie przejedziemy. Jakbym wiedział, że to aż tak pod koła naleci. No nic. Zaraz będziesz sąsiad zamiatał. Panie, ja ci to jeszcze kombajnem robię. Musisz sobie poradzić sam na swojej pannie. Mamy 55. Trzeba będzie jakiś kawałek blachy zespawać do wideł, żeby robiło jako łyżka. Będziemy. Albo jakiś spych zespawać na tylny ten podnośnik. Będzie. Aha. Dobra, tu 55 stoi całkiem na przejeździe, czy wjechała do pola? Wjechała chyba, nie? Przejadę? Przejadę. No i tak to się kończy właśnie korzystanie z tego wjazdu. A nie, tu już tutaj kosisz. To w sumie dobra, to ci zostawię. Zostawię ci tu, gdzie przedtem była. I do przodu. Ból. Sąsiad nie swoje. Chociaż no swoje też, ale potem. Oho, zapomniałem się trochę, znowu nie zajechałem tak szeroko, ale może przejdzie tym razem. Tak. Co znowu? Dajesz tutaj. Znowu pełny? No. No. Kiedy ja sobie poprosuję? Nawet nie wiem. Jeździ w tej i we w ten, no i tyle. Ważniejsze są żniwa niż prasowanko. Najwyżej potem podjedziesz. Albo ja będę prasował, a ty nie możesz jeszcze dronem wtedy ponagrywać. A zobaczymy sąsiad. Ile tam baterii jeszcze zostało. Ile żeś już wyładował na tym swoim cygańskim lataniu. Trzeba podjechać. Wiem, żeś krzywo to zrobił. No jak, u mnie jest prosto, panie sąsiedzie. O, właśnie, trochę wycofaj. Ja na sprzęgło trochę popuszczę. Będzie idolo. Oj, sąsiad, chyba trzeba będzie. Sąsi, have a bad day. Mi zostało 99. Wiesz, sąsiad, jak dalej tak będzie, to trzeba to? Będzie chyba twoją przyczepkę spiąć z moją i wozić na dwie. Możesz spróbować, śmiało. Ale na razie nie, tutaj jeszcze wejdą.
Tam już nie ma, chociaż tyłem mogę spróbować, tyłem podjadę. Jak będzie mi kiepsko szło tak, to sobie przepnę na przedni bolec i podjadę tam przodem. Potem jakąś hydraulikę przeciągnę pod ciągnikiem i puszczę ten. Patrzę, podziałem za dźwignię i może się uda. I może tam bardziej pod ścianę sypnę. Bo jak się tak wjeżdża w przejazdówkę, to trochę ciężko tak, żeby tam całkiem do ściany dobić. Trzeba delikatnie, żeby się nie sypało. W ogóle u nas ostatnio albo w sumie ten wójt gminy nawet do nas wysłali. Chociaż co sami sobie siedzimy. Ja nie się dostałem. Jak to nie dostałeś? A co miałem dostać? Tak, nie pamiętasz? To, bo ty nie otwierasz skrzynki na listy. W każdym razie dostaliśmy list, że jest plan zagospodarowania, dotacja z Unii i będą coś wstawiać w którejś wsi, nie? Propozycja ja jestem, budowy, ludzie ja głosują jestem, i ja dostajemy nie ten na projekt, nie? I w sumie ja wpisałem, żeby zrobić nam linię tramwajową do wielkiej wsi. Wtedy byśmy mieli wygodniej. Mądrześ ty jest. Tory już są. To wystarczy nam zrobić osobny tramwaj. Wiem, że się nie będziemy chcieli czekać 2 tygodnie, że nas będą przyjeżdżali ci panowie z dostawami pociągiem. Wiem, że się nie powinno jeździć po tym, ale nic nie widzieliście? Panie, ja w tym momencie piłuję sprzęgło i silnik, robiąc drifta pod kątem 30 stopni. Jednocześnie ten. Drift kombajnem? Równo. Przy takiej prędkości? Ten. No, bo pocisk złapał. Ja się boję o mojego drona. Przejdziemy spoko, to tutaj. Było po drugiej stronie. No, przejdź, ale no, nie przejdzie mi tutaj tak łatwo. Trzeba będzie odbić, dobra. To odbijamy. Żniwa trwają, niby wszystko w porządku, ale... Aha. Nie po zbożu, ja chcę stąd szybko jak najszybciej zjechać. I w drugą. Trzeba przejdzie? Trzeba przejdzie. No, jakoś mi się to udało coś zrobić. Się zwalił w sumie. Dobrze, że nie rzepak, bo miał chopie olej. Tą produkcję oleju założyć. Własnymi kołami ubijać, tłoczyć. Ja tam rzepak mam zasiany. Ja nie. Za tartakiem. Ja nawet nie mam gdzie. No ja mam, tak mówię, do binu wejdzie pszenica, a jęczmień tam, tak mówię, teraz będzie tam sypany, tam, no, do tej takiej betonowej, świeżej tej zalewki, co była robiona specjalnie pod to. A jak tam braknie miejsca, to jeszcze z drugiej strony się wyciągnie siewnik, tam się będzie sypać. No gdzieś trzeba. I pewnie sąsiad, ty już jesteś zapełniony, tak? A nie, jeszcze jeździsz. Jeszcze troszkę mi zostało. Zdąży podjechać pod ten, z mojej lewej strony. A że tak grubo? Tutaj. Kurde. Czarnoziem. Aha, ktoś chyba go wręcz dowiózł, bo to aż... Aż dziwię, że jak tu żyźnie. Dobra, ja mam nadzieję, że tutaj się dotachasz. W Polsce podobno tak mało tego czarnoziemu. Czy się nie dotachasz się tu, czy nie? Nie zmieszczę się. Ale co? Już jesteś pełny? Tak. Ha, 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 dobra, no to cofamy. No, czekaj, co wszedł. Tak, to tego nie zrobimy. No nie robi się tak. O, chyba zaczęło. Ta winna przyczepka oznaczona trójkątem. No trzeba, sąsiad. A, chcesz karę płacić? Coś mi to nie idzie. To dlatego, że... Do przodu. Łatwo się tam mówi, łatwo się komentuje, trzeba coś zrobić.
Powiadasz? Tak, czekaj, bo tutaj, żeby sobie koło mnie chwycił. Dlaczego zawsze się ze mnie śmiałeś, że mi nie szło cofanie wozem, co? No włączaj tam pompę. Podwójne standardy. Włączaj tam pompę. No powiem sobie, że jest włączona. Czekaj. No, o dobra. No, sąsiad! Będziesz się zbierał. Czekaj, no. Wow. Gdzie? Będziesz to zbierał rękami. Ty, sąsiad. Ja rozumiem, że jest hojno i że Boga ziemia urodzajna, ale że rozsypywać nie musisz. No, wyprostuję ci się, teraz spróbuj nacelować. Patrzaj w to lewe, a nie prawe lusterko i... Ech, sąsiad. Sąsiad? Jest dobrze. Jak się na ciebie patrzę, to nie wiem, czy jest dobrze. Jest świetnie, cicho. Coś właśnie ogarnąłem. O. Przejdziesz? Czemu się nie sypie? No. Sypie się. Jest! Ja jeszcze się cofnę w trochę, miałem się trochę. Nie w tą stronę. To nam łatwo spróbować. A coś sąsiad odsunął. A nic, nic. Potem ci powiem. Okej. Będzie jakaś mała tajemnica. Aha. Ha. I znowu, tak? No, ciśniemy. Ty tam zasuwaj na farmę i się wyładuj. Spróbuj zdążyć, zanim się znowu napełnię. No taki mam plan. To na koło. Ale za to już kończymy przynajmniej żniwa. Gdzie tam koniec pierwsze? Jeszcze tyle pójdź przed nami sąsiad. Znaczy żniwa w sensie na tym polu. W sensie jeszcze będziemy ci ciśnieli po nocach też żniwa. Dopiero się zaczęły w sumie. Ale pierwsze pole już kończę. Aż tyle atrakcji? Czy będziemy gdzieś śniło po nocach? Będzie ci się śniło po nocach, bo będziesz miał już pod koniec dość. Potem ci się śniły przysypujące się ziarno. Prawo i lewo. I po wozie. I szósty bieg, bo z górki rozpędzamy zestaw. Da się, da się. Poczekaj, jak już tak cztery... Do mnie tak ze 4 tony mi na przyczepę wchodzi. 4, 8... 12... Tak, teraz trzecią wiozę, to 12 już mam. O, sąsiad, to ja bogaty jestem. 12 tun? Miejmy nadzieję, znaczy, no, chciałbym, żeby tak było w pozostałych polach, być może będzie tak fajnie sytuacja. W sumie masz 13 tun 800 kilo. Chyba. Z tego, co ja ci wysypuję. Nie, no tak średnio liczę, że 4 ten tony. Tyle powinno wyjść. 4 tony średnio wchodzą. Znaczy ja tak liczę. I znowu po tym. No nie ma czego tym podgadnąć. Wziąłbyś łopatę przegadnąć. Nie no, bo mój cały zbiornik to jest 4600 kilo. Aha. Ty bierzesz ode mnie 4501 kilo. Aż taki dokładny? Na kilograma, ten licznik? No. Dobra, jesteś. Kustomowy. Druga najdroższa część w całym ciągniku. Okej, okay, teraz jak zwykle trzeba się delikatnie cofnąć, żeby odwinąć w tą stronę. No i jeszcze troszeczkę. I teraz dobra. Przejdzie? Przejdzie. Delikatnie zjeżdżamy i uciekamy. Nie krzycz się wysoko. Ja to tam podgrabię. Nie będzie widać, że dopchamy. Nie. Halo? No sąsiad, co tam? Walkie-talkie ci padło. Przez chwilę tylko. Musiałem trzepnąć parę razy. No ale dlatego chcę zamontować tutaj radio. Z ruskiego czołgu. No ono to będzie niezawodne, nie? Pani wyjdzie sypika kupić na jarmarku.
panie, jakiego Civica znalezione, kradzione, niezawodne, to nam jeszcze 120 lat popracuje, tylko lampy muszę załatwić i słuchawkę, ale to cygan mi powiedział, że panie, to się załatwi, dodał jeszcze coś tam po rumuńsku. Powiedział, że się wybierze. Powiedział, że na odpuść, jak będą odpust w wielkiej wsi, to się wybierze do znajomego. Spacerek załatwi. I będzie gites. Sąsiad, ja żebym coś zauważył. Czy ty żeśmy przypadkiem nie zaciągnął hamulca z tyłu w szczepie? Nie, nie. Coś hamuje. Gdzie to jest? Ci nawaliło. No. To jest częste. Zatrzasknąć się hamulca. No kurde. A o czym to świadczy? O nieprawidłowym dbaniu o sprzęt w swoim wykonaniu. Sąsiad. Powiedz ja mi. Ja wiem, jak to u ciebie wygląda. Tak, a włączysz wałek w zetorze? Wałek w zetorze się nie liczy i nie przypominać mi. No właśnie. Wałek w zetorze nie był potrzebny, nie jest potrzebny. Przynajmniej generalnie. Tam, gdzie ma działać, to działa. To twoja sipma była nie tak jest. No bo tak, no ja się kurde... Bo zamówiłem już nowy wałek, sprawdziłem, działa, wszystko jest okej. Znaczy no, zamówiłem, bo to właśnie Rumun ma sprowadzić z odpustu. Cygan znajomy. Nie chcę wnikać, co ty tam masz. Panie, no po tym, jakim oddałem tą wersalkę, to po prostu... Przyjaciele najlepsi. No czekaj, sąsiad, bo żebym nie opuścił pod bielaka. No teraz wciąga. Jak ta lala. Jeżeli mi sąsiad kiprujesz. O, koguciki nawet załączyłeś. Resztę mogę przestawić w zbiorniku na farmę. Gdzieś sypa się zaraz na miejscu. To też jest jakiś plan. Ale nie, wiesz co, zostaw kombajn na polu. Prawie nie chcesz to zrobić? No dobra, ale dla mnie to więcej jazdy. Za chwilę jedziemy na kolejne, więc wiesz. No i to trzeba cofnąć, wypuszczamy belę. Panie, przerwa na kawkę najpierw. Już zrobiłeś? Co? No ja czekam, aż ze mnie zrzucisz. No nie no, jak już wszystko zrobiłeś, to stań tak było ładnie około 30. Idziemy się przejść na kawę w takim razie. Tym razem ty stawiasz. Dobra. A najpierw u ciebie muszę zrobić zrzut tym czasem. Jedną belę mam. Miejmy nadzieję, że tej są my tak grubo, jak zboża nie będzie sypać. No a jak będzie z resztą pól, to jeszcze zobaczymy. Raport taktyczny będziemy mieć pod koniec żniw, jak już będziemy mieć wszystko okoszone. Dość bła, to wtedy będziemy mogli stwierdzić, co się dzieje i gdzie jest jak i gdzie trzeba więcej nawozić, a gdzie mniej. No i za sąsiad. No, jedź. Gdzie? Już pierwszy jechać. Nie no, to idziemy na kawę, to zostaw sprzęt tutaj. Znaczy 30 mogę jechać w sumie, ale... No ale byśmy od razu to wysypali, no jak już jedziemy. Ale dobra, jak chcesz. No jak dobra, chcesz, możemy jechać. Podgarniesz. O, co jest? Coś było sprzęgło wciśnięte. Będzie z głowy, chociaż tam w sumie bym zawrócił. Ale nie, kombajn zostaw. Kombajn zostaw. Jedziemy zaraz tam, dobra. Kombajn zostaw. Zostawię. Musisz chyba sąsiad lecieć z buta. Ja bym cię wziął na botnik, ale BHP nie pozwala. Panie, ja tu się rozwaliłem w tym. Okej. Okay. Tylko nie wyciepuj tam za burtę. Spodnie miałem prane, więc dobrze. Dobra, sąsiad, uwaga.
Ja potem szósty bieg za ten, to bo musisz się tam, wiesz, czapka musi złożyć. Tak, bo ja tam szósty bieg zapnę, to już potem już idzie siłą natury. No, teraz amulet? Sąsiad! Wiesz, tak żeś dociążył, że ruszyć nie mogę. Naprzód przejdź! Bo ruszyć nie mogę. O. No. O, wlazło. No. Chciałem poskakać. Sąsiad. To mi tutaj... To gdzie teraz, na tył? Teraz ta przednia oś hamuje, coś ty zrobił. Dobra, już się kręci. Leć obok. Czekaj, siadę sobie na oś, to też przejdzie. Co znowu? No. I tutaj sieć. Możesz lecieć za, będziesz miał mniejszą tam. Opór powietrza będzie mniejszy. I szósteczka. I można. Biegniesz tam, sąsiad? No, leci przez obok. Fajna bolta robię. Ty szybciej ode mnie biegniesz. Ty no. Nie pchaj się pod ciągnik. No. Usain Bolt, Usain Bolt. Widzę, sąsiad wysportowany jesteś. To co ty tam codziennie, kurde, do kościoła biega, że taki wysportowany jesteś? No, u nas nie ma kościoła. Musimy biegać do wielkiej wsi. No, iść tam za siebie zapasz kawę, ja już na zaraz przyjdę. Go furmankę rozładuję. Ostatni raz. Czekam pod drzwiami. No czekaj, bo ja tu sam się to tę partię kupuję. Na szczęście, albo nie na szczęście, na dziś to nie jest ostatnia. Ale, żeby nie było, ja to potem podgarnę. Bo muszę... Uuu, sąsiad, chyba mi wszystko zeszło z przyczepy. Już jest tak źle, że nie schodzi, no. Nie, dobrze. Dobra, to ja sobie tutaj odparkuję. Trzeba to będzie jednak podgarnąć, także sąsiad po kawie bierzemy się za łopaty i podgarniamy. Ja sobie tu podjadę. Okay. Dobra. Albo pozbijamy jakąś przyczepkę do. A czy no. Nie przyczepkę, tylko. Już wam pokażę, bo to trzeba graficznie, bo nie potrafię tego ująć. O, to zespawamy. Te tutaj widły z dołu jakąś tam. Znaczy założymy na to takie. Na kolce takie te. Taką blachę zrobimy takie te. Żeby można było te widły nabić na to blachę i będziemy tym. Taką blachą będziemy wozić. Albo kupimy, no. No, nie wiesz, nie. Cygany może coś przywiozą ciekawego. Dobra, sąsiad, to zapasz kawę. No. Idziemy. Dobra. No i co? Wygrzebie tuż z kieszeni. Co? Wygrzebie tuż z kieszeni. Tak. No i to by było na tyle chyba z tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, możecie dać kciuka w górę. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, cześć i do następnego. Na razie.